Czebrzeszynie. Czebrzeszczynie. Chrząż brzmi w Trzcinie. Chrząż brzmi w Trzcinie. Centrum Polonikum zajmuje się głównie tym, aby propagować polskość i przedstawiać Polskę, polskie elementy kultury, historii, literatury cudzoziemcom ze wszystkich krajów. Na kursie mogą uczyć się absolutnie wszyscy, począwszy od osób, które jeszcze nigdy w życiu nie spotkały się z językiem polskim. Spotkamy ludzi ze wszystkich zakątków świata. Dominują kraje europejskie, azjatyckie i Bliski Wschód, ale oczywiście spotkamy także studentów z Ameryki Południowej, z Afryki. Polskie to bardzo melodyjny język. Uwielbiam polskie piosenki, naprawdę. Bardzo lubię polskie kino. Czuję się tutaj tak dobrze, nie źle, nie jak w kraju obcym. Tak dobrze, jak w domu. I też ja bardzo lubię disco polo. Ojciec bardzo nie lubi, kiedy dzieci kruszą w samochodzie, na przykład, nie? Ale kruszyna, mogę też tak powiedzieć, o kim? O dużym człowieku czy o małym? O małym, właśnie. Rano odbywają się lektoraty języka polskiego i dzisiaj już nie mówimy, że odbywają się, czy są prowadzone w sposób bardzo tradycyjny, to jest raczej poszukiwanie tego, aby łączyć naukę z zabawą. Poza tym mamy jeszcze warsztaty muzyczne, kulinarne, komunikacyjne, warsztaty leksykalne. Dają znać, że dzieci muszą spać. To od początku. Na zakończenie kursu odbywa się taki bardzo uroczysty występ naszych uczestników, który też jednocześnie zamyka całe przedsięwzięcie, cały kurs w taki bardzo, bardzo polski sposób, powiedzielibyśmy.